Dzień dobry, witam. ForexJestTrader.com jest 9 października, analiza weekendowa, jest sobota rano po zamknięciu piątkowym. Widzimy, że S&P dosyć stabilnie się zachowywał, to znaczy spadał poniżej ostatniego najwyższego wsparcia oporu, respektował to znaczy zaliczał fałszywe wybicia w dół i wracał szybciutko w przeciągu godziny, dwóch, trzech, czterech, jak tu widać na tej świeczce. Wracał, żeby piąć się dalej do góry. Taki jest obraz tego, także jest on spójny. Na funcie wspominałem już, że kłócenie się sprzedających i kupujących już zaistniało wcześniej i tutaj była jakaś strefa komfortu, znowu oni zaczęli się kłócić i znowu kupujący weszli. Także cały czas jest taka mała kłótnia, gdzie kupujący wygrywają cały czas, ale dużo sprzedających pojawia się co jakiś czas. No, może ma to jakieś większe znaczenie, zobaczymy w przyszłości, czy ten kurs będzie rósł cały czas. Jeżeli chodzi o euro, to jego obraz H4 znacząco nie zmienił się. Chociaż widać tutaj na H4, jak sobie przybliżymy, że zaliczyliśmy coś w rodzaju sygnału, że sprzedający zaczęli wchodzić, wzrost, nie dał rady rosnąć kurs i znowu spadek. Proszę zobaczyć, mamy niższy szczyt i niższe dno. Mogłoby to świadczyć, że albo jest to pierwsza opcja, po prostu korekta w takim wydaniu, czyli dalsza część tego oddechu, albo jest to regularny niższy szczyt i ten kurs nie dosięgnie tego szczytu i wróci z powrotem w dół. Jednakże na razie szukamy opcji pod zakup tutaj, także szukamy opcji wzrostowej. Jak spojrzymy sobie na wykresie M30, to widzimy tak naprawdę, że proszę zobaczyć, tu był mocny spadek i ja wspominałem z rana, że są kupujący, ale tutaj w ogóle nie podoba mi się ten pattern. I proszę zobaczyć, co się stało. Kurs spadł znowu i to poniżej tego poziomu. Także wchodząc tutaj gdzieś na tym odcinku ze stopem poniżej tego minimum, wyczyściłoby nas. Jak nie raz, to drugi raz tutaj. Także nie była to opłacalna pozycja i nie wchodziłem jeszcze w rynek. Natomiast tutaj tak samo. Nie byłem zainteresowany wejściem w rynek. Rynek, tak jakby, proszę zobaczyć, nie ma tu sprzedających konkretnych, ale tu są kupujący i znowu zszedł w dół. Rynek zaczyna się kłócić. To, co wygląda tutaj ta sytuacja, to jest niepewność rynku. Tu mieliśmy jasny obraz, mieliśmy jasny obraz tutaj, mieliśmy jasny obraz wcześniej, mieliśmy korekty symetryczne czy niesymetryczne, trochę sprzedających wchodzących, ale bez konkretnego naporu. Tak jak tutaj już są oznaki jakiegoś naporu konkretnego, na przyszłość być może, te oddechy są coraz bardziej agresywne, proszę zobaczyć. Te zejścia w dół mają coraz większe świece czerwone. Dlatego trzeba będzie na przyszłość uważać przy zakupie po takich oddechach, ale to na przyszłość. Na razie jeszcze sytuacja nie jest klarowna, ale kurs zaczął iść bokiem, zaczął się kłócić. Co to znaczy? To znaczy, że tutaj sprzedający, kupujący byli wcześniej na tym odcinku widocznym w H4 i całej długości tej fali byli zgodni. Proszę zobaczyć. Wszyscy wiedzieli, jaki jest trend, wszystko było jasne. I nagle w którymś momencie sprzedający i kupujący mają małą sprzeczkę. To znaczy, część z nich twierdzi, że kurs być może będzie spadał mocniej, część z nich dalej twierdzi, że będzie agresywnie rósł do góry, że dalej będzie ta fala kontynuowana. Oni muszą między sobą to wyjaśnić. Proszę czytać, póki nie nastąpi to wyjaśnienie, ja nie będę wchodził tutaj w cenę na euro dolarze, ponieważ no, będzie to związane z ryzykiem, że znowu sprzedający się jacyś ujawnią, albo zabraknie kupujących, albo agresywnie kupujący wejdą i zabraknie ich i znowu sprzedający przechwycą rynek. Także proszę zwrócić uwagę, że nawet jak to wybicie nastąpi do góry, co jest większą szansą w tym momencie, proszę zobaczyć, jakie ładne odejścia cieniste, to kolejne korekty tego typu oddechy mogą się zakończyć jakąś większą wyprzedażą. To nie dzieje się nagle znienacka, jak Państwo widzą, tylko dzieje się to za sygnałami, że najpierw mamy korekty coraz dłuższe, delikatne, później mamy agresywne, krótkie czy dłuższe, później mamy, tak jak tutaj, rynek jeszcze raz chciał zejść w dół, zaczynają się kłócić ci sprzedawcy, kupujący. My nie chcemy być w takich kłótliwych pozycjach, momentach, ale proszę wziąć pod uwagę to, że rynek daje nam wcześniej do zrozumienia. To jest to, co ja mówię, że tak trzeba szukać długich pozycji za wszelką cenę, bo rynek będzie nam dawał do zrozumienia, kiedy stopniowo
stopniowo będzie brakowało tych kupujących, kiedy stopniowo sprzedający będą przejmowali ten rynek. To są takie pierwsze sygnały, kiedy ci kupujący w niektórych momentach się kończą, a sprzedający zaczynają również wchodzić w rynek. To są pewne momenty, to się nie dzieje nic zaskoczenia. Także jak ktoś mi powie później, że była piękna fala, nagle wszedłem w pozycję długą i nastąpiła przecena 500 pipsów. To nie jest wcale tak. To są amatorzy, którzy nie widzą tego tak naprawdę, a można określać to wszystko z pewnym prawdopodobieństwem, bez jakiegoś większego zaskoczenia na rynku później. Także w skrócie trzeba po prostu obserwować popyt i podaż i mieć pewne doświadczenie. To omawiam dokładnie, dlaczego kurs szalał tutaj w takim zakresie, a nie innym. Dokładnie omawiam na szkoleniach, tłumaczę, jak to wyglądało. Proszę zobaczyć, tu jest taki piękny wyskok, skok do góry i spadek, który zatrzymał się na ostatnich minimach i kurs dalej przeszedł w trend boczny, bez jakichś konkretnych wybić w dół czy w górę. Tą sytuację już szkoda teraz czasu, bo to jest krótka analiza, ale omawiam ją dokładnie po prostu na szkoleniach online, dlaczego tak, a nie inaczej dzieje się na euro. Proszę zwrócić uwagę na indeksie tutaj US30. Na 4-godzinnym jeszcze lepiej widać, jak te świece cieniste odeszły do góry i zatrzymał się na maksymalnym punkcie indeks. To dobry dla niego znak. To znaczy, że dla indeksu jest stabilna na razie sytuacja. Dla euro, no euro mówiłem, że może piątek rozstrzygnąć się w dół, może się rozstrzygnąć do góry. Trzeba uważać na te zjazdy w dół. I miałem troszeczkę rację, bo raz drugi, raz kurs lądował, ale nie spadał. To znaczy zabrakło jeszcze bardzo, bardzo dużych, konkretnych sprzedawców. Kupujący tutaj podkupywali. Ale to nie znaczy, że ci kupujący będą kontynuowali. Mogą zmienić zdanie. Spojrzą sobie spokojnie w weekend, co się tutaj działo po wydaniu wszystkich danych. No i konkluzje. No, zapraszam na bezpłatne webinaria, na szkolenia, jak to dalej wygląda, jakie konkluzje można z tego wyciągnąć. Także dziękuję bardzo. Zapraszam do analiz dziennych w tygodniu. Życzę miłego weekendu.